Cześć wam. Jestem w trasie polityczek lewicy. I teraz właśnie zrobiłyśmy sobie przerwę. Dziewczyny, mam live'a robię, dobra? Zrobiłyśmy sobie przerwę, ponieważ jesteśmy w takim miejscu, w którym wysycha jezioro. Zaraz wam to wszystko pokażę, tylko najpierw spróbuję wam powiedzieć, z kim ja tutaj jestem. Momencik. O, to jest właśnie to jezioro. Jezioro nazywa się Głębokie. Tu słyszycie głos właśnie tej posłanki, którą chciałam wam tutaj zaraz skieruję kamerę. Anita Kucharska-Dziedzic. Cześć Anito, cześć, powiedz mi, gdzie ty nas... Lubuskiego. I to jest jezioro dokładnie pośrodku Lubuskiego, przy Międzyrzeczu, Głębokie, które jest coraz płytsze. Jest to jedno z najczystszych jezior w Polsce. Trzecie albo czwarte pod względem czystości. Ukochane przez mieszkańców dookoła, z miasteczek przyjeżdżają. I teraz zobaczcie, stoimy na pomoście, który jeszcze, jak był budowany kilka lat temu, widać po nim, że jest nowy, był w wodzie. A my teraz stoimy, machamy nogami nad trawnikiem. Tu nawet wyrosła trawa, tu jest plaża, a tu była wszędzie woda. I chodziło się tutaj, gdzie tak, pokazuję wam ten piasek, tak, tu była woda. Tu jest co najmniej metr do półtora, obniżył się poziom tafli jeziora. I tak naprawdę nikt nie wie, z jakiej przyczyny, bo nie wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku lat nic dramatycznego. Nie budowano żadnej kopalni, powiedzmy, węgla odkrywkowego, więc to jezioro nagle zaczęło nam wysychać. I nikt nie wie dlaczego. I najprawdopodobniej, wszyscy naukowcy się skłaniają ku tej teorii, jest to wynik po prostu suszy klimatycznej. Mhm. Bo Lubuskie i Łódzkie to są dwa województwa, które są w Polsce najbardziej dotknięte suszą klimatyczną. I obniżają się nam najbardziej wody gruntowe w tych dwóch województwach. No i w Lubuskiem tutaj na środku, w Międzyrzeczu, gdzie jest dookoła sporo naprawdę wody, sporo małych jeziorek. Tu to jezioro po prostu dramatycznie obniża się tafla wody. Masakra. I lokalny samorząd cały czas kombinuje, czy może tą wodę tutaj dowozić, czy doprowadzić jakiś wodociąg, żeby tej wody nie brakowało. Bo się wszyscy boją, że jeszcze parę lat, paręnaście i jeziora w ogóle nie będzie. Dziękuję ci, Anito, bardzo. Słuchajcie, ja teraz sobie tu usiądę. Spróbuję pomachać nogami. Moment. Jest tutaj koło mnie Kaśka Uberham, do której jedziemy do Poznania. Tam jest Kaśka Kretkowska. Słuchajcie. Ja wiem, że będzie wam niewygodnie przez moment. Słuchajcie, siedzę sobie tutaj na tym pomoście. I słuchajcie, kiedy ta woda, Anita, kiedy zaczęło się to wysychanie tutaj? Od ilu lat nie ma tej wody? Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście. Żwirownia. Ponieważ ja znam takie gminy, ja na przykład miałem gospodarstwo i była Sasawka, Kolbuka. Ona była zawsze tam, bo Sasawka była i Pszenica. Po się woda, wiem, że teraz jest susza. Tak. Ale żwirownia też może swoje robić. Lej depresyjny się tworzy, tak? I tu może nastąpić, nie ma do tego. Są dwa poziomy tak zwane. Tak. No widzicie, tutaj pan nam tłumaczy, że są różne przyczyny, natomiast faktem jest, że jest to strasznie dziwna i straszna sytuacja, że jeziora wysychają. Dwa lata temu? Tak. Właśnie się tutaj teraz dyskusja odbywa. Słuchajcie, ja nie będę już teraz za bardzo filmowała, bo to jest kolejny przystanek u nas w drodze. Przed chwilą też byłyśmy w lesie i zbierałyśmy śmieci razem z mieszkańcami, mieszkankami tutaj z Międzyrzecza. To, co ludzie zostawiają w lasach, to jest po prostu, matko, smutek i żal. Naprawdę, każda osoba, która wrzuca śmieci do lasu, powinna się mocno zastanowić, czy wrzuciłabyś te śmieci u siebie na przykład na środek swojego pokoju albo swojego domu. Naprawdę, zastanówmy się. To, co ja dzisiaj znalazłam, sprzątając ten lasek koło Międzyrzecza, to po prostu wołało pomstę do nieba. Moi drodzy, za moment wyruszamy stąd do Poznania. W Poznaniu Kasia Piknik
piknik jest ma... O której? O godzinie 16. Poczekajcie, Kasia powiedz. Piknik? Zapraszam nas na godzinę 16, Stare Porto Warty w okolicach amfiteatru. Bardzo łatwo nas tam odnajdziecie i będziemy rozmawiać o lokalnych i też ogólnie polskich problemach. Super. O waszych sprawach, więc zapraszam. No więc dobra, słuchajcie, o godzinie 16 w Poznaniu, a jutro zapraszam Was już, torunianie i torunianki, do Torunia na skwer przy Muzeum Etnograficznym o godzinie 10:40 chyba. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa, pa.